Jedziemy. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jeżeli muzyka by się okazała za głośna, lub któryś z nas by się okazał za głośny, to oczywiście poproszę o informację o tym na czacie. Słuchajcie, dzisiaj moim gościem w Dzień Dziecka jest Cohen z Cohen's Cave. Jak ja się śmieję, że moich gości nie trzeba przedstawiać, znowu jest dokładnie ten kazus. Cohen jest bardzo znanym, bardzo doświadczonym, od lat działającym w fandomie mistrzem gry. Wyrolowanym, powiedziałbym, a ponieważ zaczynam od wyrolowanego, to poza tym, że serdecznie Cię witam na moim lunchu. Witam Cię serdecznie, Skało, dzięki za zaproszenie. To może porozmawiamy o tych Twoich początkach. Jak to się stało, że jesteś RPGowcem, jak to było z tymi wyrolowanymi i gdzie teraz jesteś? To jest bardzo takie trudne pytanie, bo jak pytasz o Twoje początki, to wyrolowani jakby są od 2010 roku, 19. Mieliśmy taką przygodę, tutaj, kiedy przyniosłem się do Warszawy, ale ja z RPG-ami jestem mocno od czasów licealnych, więc biorąc pod uwagę moją metrykę, to nie. Ja się domyślam, nie, będzie myślałem o wyrolowaniu jako o początkach online, nie? Nie wiem, czy tutaj trafiam, ale tak kojarzę. Trafiasz. Trafiasz, bo generalnie było tak, że jak pojawiłem się w Warszawie, to kiedy gdzieś wchodziłem w fandom RPG-owy tak po prostu, do ludzi, którzy grają, no to poznajesz różnych ludzi na różnych eventach. No czas na przygodę w Warszawie jest takim elementem, który mocno wydawał mi się otwartym, spojającym ludzi face to face, że można ich spotkać poza konwentem, bo to było raz tam na dwa tygodnie, nie? Mniej więcej, więc można było przyjść poprowadzić, coś zagrać. I gdzieś tam spotykając ludzi było takie, ej, fajnie, nie? Że grasz różne rzeczy. I też była taka epoka gdzieś 2019, kiedy wiesz, filmy Baniaka, kiedy on robił, wiesz, rzeczy w internecie, porwały umysły, wiesz, ludzi, którzy mieli takie, ej, jakby prowadzę sesję, to też bym mógł prowadzić, nie? Lepiej, tak, gorzej, tak, nie? Ale wiesz, tak. Jest takie, myślę, że wszyscy ci, którzy nagrywali, mieli takie, zrobię to lepiej, nie? Albo zrobię to przynajmniej tak samo dobrze, bo moje sesje są świetne.
Jak się okazuje, przy wielu projektach to jakby łatwo jest powiedzieć, wiesz, że zrobisz to lepiej, a potem musisz się dużo, dużo nauczyć. Ale wtedy myśmy się zebrali taką ekipą właśnie ludzi, którzy się gdzieś tam znali RPGowo, bo Szymiego, który dalej jest fandomie mocno, znałem od swoich sesji DL-czkowych, Ibaneza, czyli Wojtka, poznaliśmy się właśnie przy okazji CNP. No i tam grała jeszcze Magda, moja siostra, która też mieszka w Warszawie, więc my się RPGowo znamy od lat, bo z Magdą R-dawna prowadziłem. Kosmos. Więc był taki pomysł, słuchajcie, a jakbyśmy zrobili taki projekt właśnie dedekowy, troszkę critical role, trochę coś, spróbujmy to zrobić, bo Wojtek był człowiekiem od techniki, więc montaż, światła, nagrywanie, on wszystko wiedział, co się dzieje. Shimi jest aktorem po szkole aktorskiej, w ogóle wiesz, doświadczeniem takiego improwizowanego, fajnego grania. Ja byłem bardzo ambitnym młodym mistrzem gry w Antomia, a Magda gdzieś tam była faktycznie troszkę z boku, jakby w takimi doświadczeniami mocno medialnymi, ale mieliśmy ten pomysł, że ej, potrzebujemy jeszcze jednej osoby, więc tam pojawiła się jeszcze Maja, nasza koleżanka z sesji dedykowych z Shimim i no i to pykło, nie? Że ruszyliśmy sobie w tą zabawą. Nauki fanu z takiego nagrywania, myślę, że wszyscy, którzy próbowali coś nagrać, to mają takie pierwsze nagranie, nie? I co z tym zrobić? To prawda. Ale mieliśmy taki ambitny plan, że hej, spróbujmy sobie zrobić coś, zobaczmy jakby, czy to chwyci ludzi, bo też mieliśmy taki, to podchodzimy do tego jak do projektu, nie? Że chcemy to nie robić, ej, będziemy sobie wrzucać w ogóle kiedykolwiek, cokolwiek, tylko było takie, ej, zróbmy to sami personalnie, bo ludzie, którzy do tego podchodzili, mieli takie podejście trochę personalne, więc było takie, okej, to regularnie, to musi być format, to musi trochę wyglądać, chcielibyśmy, żeby tam było to i to. Podnosiliśmy sobie poprzeczkę sami na samym starcie. I też był taki motyw, że trzeba też doprowadzić do samego końca, że kiedy dotarliśmy po roku czasu z tej zabawy w taki punkt, no dobra, nie? Jakby nie pyknęliśmy tysiąca, nie? Gdzieś, pomimo tego, że ludzie na przykład na Facebooku, wiesz, uczestnicy mają po tysiąc, po półtorej, dwa tysiące ludzi swoich znajomych, to nie są RPGowcy, którzy klikają twoje sesje i są w nich aktywnie uczestniczącymi ludźmi, wiesz? Znasz ich, oni chętnie ci, wiesz, czasami są zamieniają słowo gdzieś tam i tam. Tak. Ale to nie jest jednoznaczne, nie? Więc zbudowanie sobie fandomu, community i jeszcze porwanie danym contentem, a myśmy robili leczki w tej głównej fazie naszej działalności, to było takie coś, co myśmy stwierdzili, okej, słuchajcie, no jest jak jest, wkładamy sobie gdzieś tam czasu, pracy, sił i ten temat jakby mocno gdzieś jednak rolowany przeze mnie jako MG, nie? Że ja tam prowadziłem przede wszystkim, to podjęliśmy taką decyzję, że no, chyba nie ma sensu, nie? Jakby, że to ten projekt targetowo wiesz, gdzieś tam padł i wtedy dopiero przerzuciłem się z powrotem na nagrywanie, albo zacząłem nagrywać solowe rzeczy jako Coen's Cave, bo ja fanpage Coena miałem obok wyrolowanych, tam sobie jeszcze wrzucałem o sesjach, które prowadzę, a wyrolowani gdzieś tam się pojawili. Więc wyrolowani to był taki bardzo ciekawe doświadczenie, bardzo fajny projekt, ciepło zamknięty, my się dalej wszyscy bardzo lubimy i byłem ciekaw, jak to się skończyło, czy się skończyło właśnie fajnie, czy z jakimiś kwasami, ale mówisz, że super, że się... Super. No, tegoroczna zjawa, siedzieliśmy wieczorem 23, ileś tam sesja, nie sesja, tylko wykład Szymiego o improwizowaniu aktorskim, czego nie wiesz o szkole aktorskiej. I jednak to jest takie, że wiesz, myśmy mnóstwo czasu spędzili razem i miałem tego samego jakby takie rozumienie trochę też filmowych rzeczy, bo Wojtek z tym filmowością swoją jako zawodową i też pasją po prostu. No my się z chłopakami, we trzech bardzo dobrze rozumiemy. No Magda akurat nie była, ale Magda też ma takie duże zamiłowanie do seriali, filmów, do tej popkultury takiej medialnej, takiego storytellingu, wiesz, wizualnego, więc ja się bardzo cieszę, kiedy zawsze widzę, bo to jest takie, że... I teraz muszę zrobić jeden myk, szybko podmienić obraz, ponieważ została mi zwrócona uwaga, że rzeczywiście mam obraz nie z twoim logo, więc już to naprawiam, ale to przez chwilę będzie wyglądało dziwnie. A z czyim logo? Z dobrych rzutów. Nie, chłopaki się nie obrażą. Ja generalnie też mam taką fryzurę, która jest dosyć, jakby wiesz... uniwersalna do różnych zespołów, jakby wiesz, nie będę wymieniał po kolei, ale myślę, że w dobrych rzutach jakby podobne wizerunki znajdziecie na Imaginarium, ja myślę też, że u Karczmarza jest taki pewien styl dobrego mistrza gry, który musi mieć pewną jakby wiesz, wizerunkowy wiesz, flow i jakby ja się w niego staram wpisywać jak najbardziej. Wiesz, więc... O, jesteśmy. Będziemy mieli znowu talerz z nożem i widelcem. Więc krótki powrót do starego stylu. Chociaż dzisiaj, ponieważ jest Dzień Dziecka, to my nie mamy lunchu. Znaczy inaczej, ja nie mam lunchu. Nie wiem jak ty, Coen, jak świętujesz Dzień Dziecka, ale ja po prostu świętuję go masą słodyczy.
Nie, to się nie dodaje. Skała, to się nigdy nie dodaje, wiesz, jakby nigdy, to się nigdy nie dodaje. Tak też świętuję Tłusty Czwartek, tak też urodziny swoje, jakby tak, narzeć się, napchać się, nafutrować. Działa? Ale to jest tak, że to nie jest narzeć się, to trzeba jakościowo, bo jest na przykład wegański lizaczek oraz wegański jogurcik i to można maczać. I ja wiem, to może nie wygląda tak, że powinno być pokazywane na wizji. Więc ja jestem fanem jogurtów, generalnie różnego rodzaju kremów. Tak, tylko jakby ten mały słoiczek to nie jest mój kaliber, nie? Jakby ja biorę tą połówkę i ja ją połówkę zjadam, nie? A czasami biorę dwie, bo lubię bardzo miksować na przykład sobie jogurt naturalny, grecki albo jakiś taki, wiesz, gęściejszy. Aha. I sobie miksujesz, trochę jak fantazja to wychodzi, że dodajesz sobie słodkiego jogurtu do... Jasne. Jakby w lepszej cenie masz ten sam jogurt tylko dwa razy, coś takiego, ale lubię. Także ja dzisiaj jestem z rurkami o smaku peanut butter, które są kupione w jednej z sieciówek, które pochodzą z Niemiec, nie będę mówił z której. A, nice. Myślę, że domyślicie, bardzo lubię peanut butter, więc jeśli ktoś kiedyś nie próbował, to na przykład kanapeczka, peanut butter i na to na przykład powidła śliwkowego. Czyli takie polskie PB&J. No tak. No powidło śliwkowe musi być. Ja jestem fanem też powidła śliwkowego, więc dla mnie w każdej postaci, najpierw na zimnym masełku, chrupiącym chlebku, jakby i ty, i brzuszku, ty, no jakby nic z tym nie zrobisz, nie? To nie ma nic więcej niż kalorii. Każdy ma słabości jakieś, prawda? Te są... Jedzenie jest jedną z takich chyba bardziej bezpiecznych. Ale od kiedy jestem ojcem, to jakby dzień dziecka dla mnie jest jakby tym dniem, kiedy ja myślę bardziej o tym, komu muszę dać prezent i komu muszę jakby tam, wiesz... A nie jak świętować samemu? Nie dla siebie, nie? Bo jakby sobie jako dorosły człowiek możesz kupić zawsze rzeczy, które chcesz jeść, nie? Bo jakby już możesz, a to jest jakby miejsce dla tych takich... Rozumiem. Nie do końca samodzielnych jednostek. Rozumiem. A powiedz mi, to jest dobra pora dla ciebie na jedzenie w ogóle słodyczy, czy normalnie jesz o tej porze jakieś śniadanie, czy to jest moment, kiedy jesteś w środku jakichś działań, bo mi się dobrze wydaje, że ty się już w tej chwili utrzymujesz tylko z Patronata, czy jeszcze coś robisz, masz jakąś pracę taką dodatkową? Przepraszam, czy ja mam normalną pracę, ja pracuję w branży IT i jakby wiesz, w tej kwestii jakby nigdy bym tego nie zamienił finansowo na cokolwiek innego, nie? No to ale... jak w branży IT, to tak, to ja rozumiem, ale co w takim razie, ty masz czas, żeby robić to wszystko, co robisz na kanał i jeszcze normalnie pracować, to jest tak wrażenie. Tak, no to jest coś, tak się składa, że jakby zajmuję się też project managerowaniem i w tym duchu są rzeczy, które trzeba robić tak inaczej, a jest też przestrzeń, kiedy masz tą przestrzeń na różne rzeczy, więc jeśli między spotkaniami postawisz wszystkie maile i jakby nie masz kreatywnie pomysłu albo potrzeby, żeby coś robić, to masz tam 5 minut na to, żeby sobie coś albo skrobnąć, albo popisać. Natomiast no, nagrywanie sesji w godzinach pracy ciężko znaleźć graczy, powiem ci, wiesz, jakby to się jakoś nie... No domyślam się, tak. Też mam ten problem, nie, że jakby, ponieważ ja się zajmuję prawie tylko RPGami, to mam tak, że w ciągu dnia mam tyle czasu i muszę go zużywać na właśnie jakieś wymyślanie rzeczy kreatywne, a dopiero wieczorem mogę to gdzieś wrzucić, no bo wtedy są gracze, nie, którzy właśnie więcej pracują. Ale wrzucić, ale jednak to jest to, co gdzieś... Gdzieś czytałem u kogoś skala wyzwania? On robi mapy? O czym? O robieniu. Skala wyzwania robi mapy. Tam jest chyba Karolina, nie? Dziewczyna, która to robi. Ona tak. Kiedyś pisała gdzieś przy okazji swojego Patronite'a. Ładną zrobiła listę, jak dużo pojedynczy, wiesz, autor musi robić rzeczy przy swoim, wiesz, kontencie, nie? W sensie nie tak. Tylko, że tam coś robisz. Social media, ile czasu to schodzi fizycznie, napisz kurczę kreatywnie posta, zrób coś tam jeszcze, odpisz swoim ludziom, patronom gdzieś tam, zrób i nagle ucieka ci mnóstwo godzin, jest takie, już jest któraś tam godzina, poświęciłeś tego czasu olbrzymie ilości. To są trochę jesteśmy teraz w takich czasach, że każdy jest trochę swoim własnym marketingowcem, to zajmuje bardzo dużo czasu, jest też swoim własnym takim planerem tego, co się dzieje, co też się wrzuca do social mediów, żeby było wiadomo, co się będzie działo, nie, gdzie, kiedy i tak dalej. Grafikiem, jakby... jak umie, tak, no jakby jest masa rzeczy do ogarniania, poza robieniem tego, co się chce robić, nie, więc to jest tak jak mówisz. Tak, także zrobić sesję to jest jedno, zaplanować się to jest drugie, ale jeszcze prowadzić sobie obok tego świat, to jest taki dosyć duży challenge, który męczy, mocno męczy. Jak rozmawiam z kolegami z branży, w sensie naszej RPGowej, to no to fizycznie jakby wiesz, jak jesteś sam z czymś takim, to dużo osób narzeka na to, że to zżera im mnóstwo czasu. I słyszałem o głosach, które mówią, że no, chciałbym, żeby mi ktoś pomógł, ale jest takie, że jak masz control freaka i lubisz być, wiesz, szefem rzeczy, to teraz tobie, to niech ktoś tam coś robi z takiej, kurczę, napisał ktoś... swojego posta, nie tak jak trzeba, bo to inaczej fajnie użyć, było, nie? Fajnie byłoby, żeby mi ktoś pomógł, ale tak naprawdę chodzi o to, że fajnie byłoby, gdybym ja miał więcej czasu.
gdybym ja miał drugą dobę, nie? Że był drugi ja, który dokładnie wie, jak zrobić rzeczy i chce tak jak ja, to wtedy byłoby super. Ja na szczęście tego nie mam, ja dosyć łatwo oddaję rzeczy do zrobienia innym, to często pewnie wynika z tego, że na przykład nie umiem ich zrobić, nie? Jak nie umiem zmontować sobie filmu, to nie mam problemu z tym, że ktoś zmontuje go gorzej niż ja. No to, no jakby wiesz, to gratuluję. Ja mam w innych miejscach, nie? Takie rzeczy, że ich nie oddam za to. No więc tyle. Słuchaj, masz jakąś radę odnośnie tego, jak sobie radzić w takim razie, jak się jest samemu i działa w tym wszystkim? Czy myślisz, że po prostu masz tę przewagę, że dla ciebie dużo z tych rzeczy jest tym, co robisz w pracy, więc się na nich dobrze znasz? Zasada dla wszystkich, bo pracuję z różnymi ludźmi i w różnych opcjach. Kalendarz. Jakby nie wyobrażam sobie życia bez kalendarza, w takim sensie, że faktycznie planujesz rzeczy, które masz zrobić, nie? W sensie nie tak, że po prostu co jutro zrobię, tylko faktycznie kalendarz jest na 3 miesiące w przód. Wiesz, kiedy masz sesję, wiesz, kiedy masz robić posty, wiesz, kiedy masz coś publikować, o tym masz notki, to ci przypomina. I też jakby też fokus, to jest coś, co zawodowo gdzieś tam się nauczyłem, że i to jest strasznie trudne dla mnie, bo jestem mega rozpraszającym się człowiekiem, więc jak mam, wiesz, coś robić, pisać, mam bronię do Erdona i mam takie, jeszcze Facebooka bym kliknął, jeszcze coś innego, nie? W sensie rozpraszałki cię zjadają, nie rozpraszać się, nie? Starać się komitować ten czas maksymalnie na to, co masz zrobić, więc jeśli masz napisać posta, to pisz posta i jakby nie ma innych rzeczy w tym czasie, nie? I to się wtedy udaje, nie? Ale w robocie tak samo jest, że dzwonią do ciebie ludzie, chcą coś robić, takie włączę cię, nie ma, że masz spotkanie albo coś innego i wtedy to się uda zrobić, bo inaczej jakby mindset się, wiesz, wyłącza. No właśnie, jest jeszcze taka, powiedzmy, rozpraszanie trochę przynajmniej w naszej branży jest takie, że co chwilę jest szansa na jakąś kolaborację, która nie była wcześniej zaplanowana, nie? Ktoś się odzywa, słuchaj, robię sesję, robię coś tam i trzeba albo twardo sobie postawić nie, jakby wszystko za pół roku najwcześniej, albo się wszystko rozjeżdża strasznie. Ale tak jest, nie? Że jak planujesz... Teraz dogadywałem projekt z ludźmi, których znam, których lubię i byłem taki, ej, we wrześniu macie czas? Ojej, cudownie. Ale jak to rozmawiałem z ludźmi w styczniu, to było takie, no wiesz, do czerwca to już nie mam bardzo czasu, bo tu wyjazdy, bo to robota. I to jest takie, że jak spróbujesz zebrać tym, który chcesz zebrać, to jest mnóstwo duża wypadkowa tego, jak to złożyć i ktoś mówi tak, nie wiem, będę, a potem ci mówi, że go nie ma, a wszyscy nie mają już kalendarze zabukowane, wiesz, na 2 miesiące, tak, tak, ostro w przód, jest takie... Ale to jest kwestia nagrywanych rzeczy. Wydaje mi się, że to jest nasza domena, RPG-ówka takiego, który jest. Dla tych, którzy grają normalnie, też wyobrażam sobie, że jednak jak czytam na przykład, że ludzie płaczą, no przykro mi w ogóle, kiedy ktoś ma w życiu, że wiesz, że nie może zebrać drużyny, że mu się team rozpada, że wiesz, ma jeden team i nie może zagrać, wiesz, przez miesiąc czasu dwa razy, bo znowu kogoś nie ma i hobby umiera i dusza ci gdzieś tak powiem pokrótce gdzieś tam się, wiesz, usycha, bo kalendarze się nie dodają, nie? I to jest straszne, w takim sensie, że no musisz wyjść do ludzi na przykład online, jak grasz online, a jak nie grasz online, to teraz wejdź do koptu kogoś swojego domowego, fajnego, zgranego teamu od lat, nie? I smutno mi, bo ludzie o tym piszą wprost, nie? I na ogłoszeniach, i nawet twórcy, którzy mówią, no to znowu nie wyszło, bo nie ma, nie? Ja rozumiem, ktoś jest chory, mówisz, nie gram, nie nagrywamy. Z jednej strony nie ma jednego z czterech graczy. Faktycznie, no tak, puścić tak, i mi się z nie gramy, tak. Czy powiedzieć, trudno, gram bez niego. Trudne decyzje, ale ostatnio skłaniam się do tych, że zresztą to też tak jak pracuję z patronami czy z płatnymi sesjami, nie ma jednego z czterech gramy, nie ma dwóch z czterech przekładamy, nie? W sensie jak ma już połowy, jest to jasne, ale jeśli jest więcej, to wszyscy wiemy, że sorry, jak cię nie ma, bo ci upadło, nie ma problemu, ale nie, jedziemy dalej, nie? W sensie wiesz, ludzie jasne. Zapłacili pieniądze albo też mają swoje kalendarze i oczekują pewnego rodzaju... Nie wiadomo, kiedy się spotkamy, więc... Tak. Nie, bo jeśli wpadnie jedna sesja, to nagle nie grałeś półtorej miesiąca, że ty pamiętasz, co się działo na poprzedniej i jaki masz vibe tam i ciężko nawet, jak ktoś mówi o imersję, bo potem wchodzisz przez godzinę, co myśmy tam w ogóle robili tam? No tak, on nam powiedział nam. Jedźmy teraz. Zatem wiesz, jeżeli, a ja wiem, że ty jesteś takim mistrzem gry, który też czasem działa na subtelnościach, to już można o nich zapomnieć, nie? Te subtelności dawno zniknęły, nikt nie pamięta, czy ten NPC w momencie, kiedy z nimi rozmawiał, to coś zrobił, co powinno im coś nasunąć na jako przewijający się motyw, nie? Bo ten motyw już się nikomu w głowie nie przewija, w związku z tym już go nie pamiętasz, jak on ci powiedział? Pamiętasz, jak on ci powiedział? Ty mu powiedziałeś wtedy jedno zdanie i za tym zdaniem jakby była, wiesz, nitka, która się dalej ciągnęła. Znaczy ja podziwiam Kaszmarza, Marcin ma tacy sesje na przykład, wiesz, nagrywane, one są na live, więc tak jak widać, to wiesz, na przykład poniedziałek i on tam ma 4 sesje, które lecą, wiesz, jedna po drugiej, ten team się zbiera, jest takie fajne, nie? Bo to też idzie, że masz ten flow rozpędu emocjonalnego wszystkich tych, którzy tu grają, a też tu oglądają, bo dla widza też jest taki element, że widzisz też coś. Też jest łatwiej się ludzie przywiązują, bo mogą oglądać regularnie, tak.
to działa. Jest. Coś wypadło, więc może obejrzymy coś innego, więc w sumie co tam się działo, w sumie nie wiem, to będę oglądał to, co jestem na bieżąco, więc tak. No to prawda, to jest jakby taki problem. Natomiast ja chciałem cię zapytać jeszcze o coś innego, bo teraz najpierw sobie długi wstęp, żeby był też dla wszystkich, którzy słuchają. Mam takie wrażenie, że jak jesteśmy w naszym środowisku RPG-owym, to jeżeli ktoś coś mówi o fandomie, to raczej wypowiada się w ten sposób na przykład, że no ja do fandomu nie należę, bo fandom jest taki i siaki, ja tylko tam sobie robię z boku. A ja wiem, że ja mam na przykład na sumieniu taką sytuację wiele, wiele lat temu, kilkanaście lat temu, kiedy na jakimś konwencie gdzieś w środku nocy, niezupełnie przytomny, jakby śpiewałem robiliśmy freestyle do gitary fandom z się. Nie, jakby jest takie ogólne, jest takie spojrzenie na fandom. Fandom to jest coś złego i fajnie jest mieć takie podejście, że no, chodzę na te konwenty, robię rzeczy, ale nie jestem częścią fandomu. Co jest oczywiście nieprawdą, bo wszyscy dokładając swoje cegiełki do RPG-ów, jakby tworzymy ten fandom, czy nam się to podoba, czy nie. Nawet jeżeli mamy takie sytuacje, że patrzymy sobie w internecie na kolejną awanturę i myślimy sobie, co ci ludzie mają w głowach. Nie? Niezależnie od tego, po której stronie jesteśmy, to zawsze uważamy, że ta druga strona jest po prostu głupia, ograniczona, nie wiem, nie słucha i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak przygotowywałem się do tej rozmowy i rozmawialiśmy o tym, o czym możemy porozmawiać, to napisałeś coś, co mi się pierwszy raz dopiero spotkało, że ty chętnie porozmawiasz o fandomie i masz do niego pozytywne podejście, że uważasz, że jest właśnie otwarty, inkluzywny i tak dalej, więc ja bym chętnie się dowiedział, jak ty patrzysz na fandom, jak to jest dla ciebie, nie wiem, może to wynika z tego, jak się spotkałeś z fandomem, a może po prostu z umiejętności spojrzenia na dobre strony. Uwaga, teraz będzie disclaimer. Wszystko, co powiem, jest moim osobistym doświadczeniem z ostatnich kilku lat, kiedy wchodziłem w fandom i spotykałem się z różnym szerokim fandomem naszego świata. A ja w tym czasie jestem Żelka, bo Żelki też są dobre na dzień dziecka. Wiesz, to jest pytanie przede wszystkim, kogo chcemy przyjąć do tak zwanego ogólnego fandomu RPGowców, a kogo chcemy z niego wykluczyć jako niestandard, w sensie, kto jest większością, a co jest mniejszością. Bo w internecie bardzo łatwo złapać taki vibe, w którym ci, którzy najgłośniej krzyczą, są większością. I niestety to nie jest prawda. Statystyka mówi przeciwko tym danym, w takim sensie, że ludzie, którzy nie siedzą na grupie panie i panowie, zagrajmy w RPG, ich jest więcej. Chociaż tam jest 20 tysięcy kont, to tak zwanych aktywnych ludzi, którzy mają pewne poglądy, jest powiedzmy sobie 50, 100, takich, którzy popełnią posta. Żywa grupa jest na 4 tysiące, tak jak RPGowa Rebelia, gdzie nagle dołączyło ilość osób aktywnie grających pewne rzeczy. I gdzieś dopiero też czubek góry lodowej, bo liczby, które mówią o sprzedaży, wiesz, pewnych rzeczy są większe i o ludziach, którzy grają sobie w pierwszą edycję Warhammera po domu i nie dotykają w ogóle internetu. To jest gigantyczna piramida. I stąd jakby dla mnie, ja odcinam sobie tych krzykaczy gdzieś i patrzę na świat, który mnie spotykał. Więc dla mnie fandom przede wszystkim to byli ludzie, którzy tak jak ja gdzieś coś robią aktywnie, pro-RPGowo, około-RPGowo. Na konwentach, na eventach typu CNP, na eventach internetowych, które gdzieś tam się dzieją, którzy nagrywają do internetu, a potem ludzie, którzy też grają ze mną na tych eventach. Bo dla mnie to są czasem zwykli szarzy RPGowi zjadacze chleba, którzy są super. Nie? W sensie jakby CNP i tam, nie wiem, 15 czy ileś wizyt, gdzie grasz z dużymi liczbami ludźmi. Ja też prowadzę cholernie dużą liczbę sesji, gdzie mam ludzi, którymi gram, wiesz, nowymi, świeżymi, co roku to liczę gdzieś tam, więc przewija mi się ogrom ludzi. Teraz oni bardziej wracają, bo Patronite powoduje, że faktycznie ta grupa się bardziej kumuluje do tych, którzy już się lubią, ale statystyka jest taka, że mega fajni ludzie, otwarci, chętni i ktoś jest, wiesz, introwertykiem gdzieś tam z piwnicy wyciągniętym, czy ktoś jest faktycznie takim, wiesz, chętnie wchodzącym w przestrzeń społeczną człowiekiem. Ciężko powiedzieć, żeby ktoś mówił, wiesz, że odrzuca ci BHS, bo przy stole, bo ty mówisz innym BHS-om. Nie będę z tobą grał, bo masz BHS. Ja też mam takie doświadczenie, że nikt na żywo nigdy nie podszedł do stołu i powiedział, jak gracie z BHS-ami, to ja wychodzę. Nie ma takich ludzi, nie spotkałem. Spotkałem się z ludźmi, którzy rzeczywiście pomówili, ej, nie wiem, co to w ogóle jest, wytłumacz mi, o co chodzi, bo nie znam konceptu. Ej, jest takie, daj, dwa zdania, bo mnie to tyle zajmuje, dwa zdania, wiesz. Jakby coś, to dać znać, rzuci mi kartę X, albo powiedz, że chciałbyś przerwać, albo ci nie podoba. I wcale kolega się nie musi zabić twojej postaci, bo jemu będzie fajnie, a ty będziesz do końca sesji siedział, patrzył się, jak on gra. Nie? Jest takie, grajmy odpowiedzialnie, nie? Więc tutaj Harris Graj Kolektywu promuje takie świadome granie, ja też. I uważam, że jakby można to świadomie realizować właśnie przez wspólne takie zaufanie sobie nawzajem, że jesteśmy ludźmi i możemy mieć różne przekonania odnośnie różnych rzeczy, poglądów i tak dalej, które mogą być mogą kontrowersyjne i pewnie moglibyśmy się po nie pozabijać,
ale jak człowiek jest jakby, dajmy sobie, średnio gdzieś tam empatyczny, to ich nie wyciąga, wiesz, wciskając innym w gardło pod hasłem, ale teraz ci powiem, na kogo ja głosowałem. Nie spotkałem się, żeby poza jedną sesją, w której mi się grupa rozpadła, a byłem jako gracz, że MG powiedział, że na Facebooku innego z graczy widzi, że on ma tam jakieś rzeczy i on uważa, że w związku z tym to będzie rzutowało na jego współpracę. I nie, że coś się stało w grze, tylko on już jakby in advance nie chciał sobie robić dramy albo problemu, więc nie chcę powiedzieć, że się wystraszył, ale może zrobił to świadomie, wiesz, jako unik. Powiedział, że nie będziemy grali, w takim razie rozwiążmy team. Znaczy ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że jakby są takie poglądy, które bym poznał na Facebooku, że ktoś je rzeczywiście ma, to po prostu nie chciałbym się z tą osobą zadawać, w związku z tym, że nie będę grał w RPGi, nie? Jasne, bo to nie, ale tak, jakby przy RPGowym stole, kiedy gadamy o RPGach, to zwykle to nie wychodzi tak bardzo, nie? Tak, ja to rozumiem, nie wyjdzie, że są ludzie, którzy są trudni i mogą używać sformułowań, które będą dla kogoś raniące, które już może nawet w pewnym wieku nie przystoją, a w pewnym wieku i osoby mówiące, i jakby przestrzeni środowiska, w którym jesteśmy. Wychowaliśmy się w różnych czasach, więc jakby niesiemy pewien bagaż, którego się też uczymy. Ja też przyznaję, że jakby człowiek musi przyzwyczaić na nowo, nauczyć, wiecie, zrobić mindset sobie w głowie, że ej, Murzynek Bambo już nie jest śmieszny, nie? Jakby musisz to w głowie wyrugować sobie chociaż przez 20 lat, wiesz, wszyscy to mówiliśmy. Więc ten fandom ma swoje prawności, ale nie powiedziałem, że to jest fandom trudny, tylko ludzie są trudni, a fandom jako taki, nie spotkałem się nigdy z jakimś takim, wiesz, dziwnym ostracyzmem dla ludzi, którzy przychodzą, a przychodzą różni ludzie, są ludzie, którzy mają różne problemy swoje osobiste, psychologiczne, osobiste, fizyczne, niepełnosprawności różnego rodzaju. I zwykle ludzie się otwierają. Natomiast są sytuacje. Nie powiem, że na przykład nie znam opowieści o problemach i o trudach, że kogoś na sesji coś złego spotkało, albo że ktoś nie był, wiesz, inkluzywny i miły. Tak, ale statystyka, mam wrażenie, jest taka, że mówimy niestety o tych rzeczach, które mocno wychodzą gdzieś tam, które bolą, ale jak policzę na przykład, ile sesji miałem słabych, które powiedziałbym, że o nie, ja bym chciał życia wykasować, to jest znowu czubek piramidy, nie? W których jakby są super ludzie, którzy potrafią z sobą kooperować, nie? Jakby człowiek nie jest człowiekowi wilkiem. Cóż, RPGowa integracja, nasze RPGowe, wiesz, nagrywaczek. To jest takie piękne spotkanie u nas w Warszawie, które już miało miejsce chyba za dwa razy, czekamy na trzecie. Znowu. Miało cię, tak, ale tak, też Pyrkonowa, która była pięknie zrobiona przez Black Moon Games. Tak. My jako gracze gdzieś nagrywający mamy do siebie taki jakiś, okej, okay, nie każdy każdego lubi, bo nie musi. Mm-hmm. Ale nie spotkałem się z takim, że wiesz, że o, bo skoro ty jesteś stąd, to jesteś skancelowany, bo jesteś stamtąd, nie? Chociaż do ciebie nic nie mam, ale o nie, bo ty lubisz, nie wiem, Baniaka. Jest takie, serio? Jakby kto nie oglądał Baniaka, nie? Jakby, jak co masz do Michała? W sensie możesz powiedzieć, że rzuciłbyś gratem inaczej, ale nie tak, że wiesz, że Michał jest złym człowiekiem, albo że wiesz, tak, robi jakieś dziwne rzeczy. Jest takie, tak, no jasne. Bo domyślam się, że mogą być wyjątki, jak wszędzie, ale znowu wyjątki nie czynią reguły, tylko są wręcz właśnie tym potwierdzeniem, że to jest wyjątek, nie? Więc ja bardzo, bardzo chętnie gadam o fandomie i mówię o nim dosyć pozytywnie, właśnie w tym duchu, nie? Że są przestrzenie, które mają swoje plusy i minusy. I jedni mówią, że topory są takie, albo że awangarda jest taka. I bądźmy szczerzy, jakby można nie chcieć należeć do jednego lub drugiego stowarzyszenia, które promuje fantastykę i RPG, ale nadal wiesz, kiedy na RPGowej integracji się spotykamy, no to właśnie można schować do kieszeni jakby pewne rzeczy i nie mówić, hej, bo ja chcę tak w życiu, a ty chcesz tak. Ale w Warhammerze mamy plus 20, plus 40 w czwartej edycji, nie? Więc jakby tu się nic dla nikogo nie zmienia. I wiesz, w Waldorfie będziemy mieli te same problemy, więc jakby co z nimi robisz? I czy gramy pod siebie, do siebie, czy każdy robi dwie oddzielne story? Jakby nadal in the end masz sesję i to, jak na niej grasz, czego na niej chcesz, jak to komunikujesz i co z niej wynosisz, nie? Więc wydaje mi się, że... Plus ja myślę, że to jest tak, że łatwo jest patrzeć na takie rzeczy właśnie, jak takie jakieś awantury przy zmianie nazwy grupy albo awantury właśnie wynikające z tego, że ktoś nie lubi BHS-ów, a takie rzeczy jak drużyna wiewióry, czy jak rzuć na serce, czy jak wszystkie akcje z owsiakiem, które też przecież są fandomowe, ludzie przychodzą oglądać sesję i wydają pieniądze na to, żeby się zwrócić na dobrą sprawę, albo wystawiają swój czas, swoje jakieś cenne artefakty RPGowe po to, żeby komuś pomóc, to się traktuje bardziej na takiej zasadzie, trochę jak taki szef, który jakby przypieprzy się, jak coś jest nie tak, jak wszystko będzie super, to tylko pokiwa głową i pójdzie dalej. Nie. Myślę, że też tak trochę jest w fandomie, że zapominamy patrzeć na te super fajne inicjatywy, które czasami jak się o nich pomyśli, ile tego jest, to naprawdę jest takie budujące.
też sam internet jest chyba takim miejscem, które jest dosyć specyficzne i problematyczne dla ludzi, którzy wyrażają mi swoje opinie, nie? Że jakby... w ogóle tak. Media społecznościowe są generalnie polaryzujące, więc to myślę, że to też jest... Ja bym powiedział, że chyba jesteśmy jeszcze za mało dojrzali, żeby ich używać tak, jak powinny być używane w koncepcie, wiesz, designerów z Ameryki. Ja słyszałem, o tym mówił też Termos, o tym też mówili twoi poprzedni goście. Jest ten element tego, wiesz, ja teraz, skoro ty masz pole komentarz, to ja ci napiszę. Jest takie, wiesz co, jakby, jak chcesz mi napisać, to zastanów się, czy ja chcę to czytać, nie? W sensie, bo ty chcesz napisać, a dlaczego ja mam to czytać? W sensie, co, twój wyrzyk nie jest dla mnie, jakby wiesz, czymś, co mi pomaga, tak naprawdę robisz mi krzywdę, czemu to robisz? Zastanów się nad sobą, nie? Jeśli chcesz napisać, więc umiejętność dawania feedbacku, komentarza, dlaczego go w ogóle dajesz, czy kogoś interesuje twój komentarz, czy niepytany powinieneś się odzywać, skoro się jesteś niepytany, wiesz, kiedy powiedzieć, ej, chcę zabrać głos, chcę, to jest ważna sprawa i... Chcę, żebyście to przeczytali, bo uważam, że to jest ważne i warto to napisać. A kiedy trzeba grzecznie powiedzieć, nie lubię, nie, jakby wiesz. Ale kiedy można wyłączyć po prostu można wyłączyć, a nie jeszcze napisać dlaczego, tak? Okej, a jak sobie radzisz w ogóle z takimi właśnie negatywnymi komentarzami, z jakimiś być może hejterami, jeżeli masz oczywiście, bo nie wiem, na ile to jest, wiesz, u ciebie problem, ale... Każdy dobry twórca musi mieć dobrego hejtera. W sensie... No ja się śmiałem kiedyś, że mieliśmy takich roboczych hejterów, którzy nam dawali łapkę w dół mniej więcej pół minuty po opublikowaniu materiału jakiegokolwiek. To są klasyki, jakby... Ja nie do końca kumam, jakby jaka jest idea... Bo ludzie robią takie rzeczy, tak. Ja spotkałem się z tym, że wiesz, ludzie mówią, ej, na prywatnej grupie wam puściłem, kto mi tam dał łapkę w dół, nie? Nie będę mówił kogo, ale Paweł, pamiętam jak to napisałeś, nie powiem sobie Paweł, ale już jakby wiesz, nasz fandom jest dosyć mały, jakby zamknięta grupa, a tam ktoś wrzuca łapkę w dół, nie? Jest takie, no, ludzie, nie? To jest nawet nieprzemyślane. Znaczy, że ktoś może nawet niespecjalnie rozumieć, jak bardzo komuś robi, wiesz, nieprzyjemną taką fazę albo psuje mu statystyki, bo wiesz, bo ci robi łapkę w dół. Tak, znaczy, tak, to, że tak. Nie lubisz Warhammera, nie znaczy, że masz dać łapkę w dół, stary. Jakby to chyba nie do końca o to chodzi, nie, w tym przekazie. Albo my odbieramy go jako twórcy trochę w zły sposób, zbyt emocjonalnie, biorąc pod uwagę, że może ktoś po prostu nie lubi Warhammera i to jest sygnał, że ej, nie lubię tego filmiku, bo jest Warhammer, a nie dlatego, że nie wiem, ciebie nie lubię, czy twojego kanału, czy twoich rzeczy. I to jest to, co zwracam, że nie do końca chyba potrafimy i rozumiemy we wszystkich stronach, co do czego, jak powinno być używane, albo jak to odbierać. I jak się nie rozumiemy, no to wtedy może być taki do tego nieporozumienia. Hejterzy, wiesz co, mam wrażenie, że nie mam specjalnie jakichś takich osób, które... Mam osoby, z którymi się nie lubię i generalnie blokuję, bo nie chcę czytać, co piszą i żeby też nie widziały, co ja piszę, bo wolę żyć sobie spokojniej. One o tym wiedzą, jakby widzieli mi się na zjawie i dostaję informacje. Ty mnie 4 lata temu zablokowałeś na Facebooku i teraz nie... Tak, nadal tak jest. Nic się nie zmieniło. Ale nie biliśmy się na zjawie, naprawdę. Jakby pozwolenie sobie na to, że nie musisz kogoś słuchać, kogo nie lubisz i nie musisz kogoś oglądać w internecie, jak go nie lubisz. Wystarczy też. Nie publikuj mi Coenscape albo nie publikuj mi wiesz, Onetu albo jakiegoś innego McDonald's reklamy. Można tam sobie kliknąć i odznaczyć. Jak ktoś się lubi tym jarać gdzieś, poświęca swój czas, żeby jeszcze wejść i zrobić przykrość, no to jest troszkę szkoda, jakby mnie to zawsze boli w takim sensie, że ja przyjmuję taką krytykę gdzieś tam emocjonalnie dosyć, bo nie będę ukrywał, jestem człowiekiem gdzieś tam w jakiś sposób wrażliwy na takie rzeczy, więc mnie to drażni, nie? Wkurwianie potem jestem zdenerwowany. I z drugiej strony jest też takie, że nie zakładam, że ktoś, kto robi takie rzeczy, specjalnie chce, żeby w takim stanie był, to jest jakby mój problem, nie jego. Ale cieszę się, że tych głosów na przykład na Coenscape właściwie nie mam, a ludzie, którzy gdzieś tam krytykowali mi, jak z nimi nawiązałem kontakt, no to na przykład okazało się, że są teraz moimi najlepszymi graczami, bo im zależało, nie? Z drugiej strony, jak ktoś ci pisze jakieś rzeczy i stara się gdzieś tam coś napisać, to też jakby też spłaszczenie go do poziomu, on jest hejterem i oczywiście nie chce, jest takim, ale obejrzał cały twój materiał, a potem ci jeszcze zapisał, wiesz, na koniec tego materiału, wiesz, uwagi na jakichś swoich, wiesz, lajkach, nie dislajkach. To jest w ogóle niesamowite, nie? Bo ciężko odróżnić ludzi, którzy ci napiszą jakieś niemiłe rzeczy, dlatego że chcą, żebyś się źle poczuł, a ciężko jest odróżnić od czasami po prostu nieumiejętnie napisanego feedbacku, w którym ktoś miał zupełnie inny cel, na przykład chciałby, żeby ta sesja mu się bardziej podobała, więc mówi, co byś chciał, żebyś zmienił,
albo czego, żebyś nie robił, bo według niego tak będzie lepiej, nie? I oczywiście nawet nie trzeba, to nie jest tak, że musimy od razu wziąć to pod uwagę, ale intencja jest tak zupełnie inna, że to właśnie tak jak mówisz, ktoś będzie może potem chętnie grał i sam to wprowadzał w życie, nie? Wiesz, są różne style grania i nie ukrywam, jakby jedna z moich ulubionych sesji w internecie, Cyber Venis, kanał Termosa, Zula, Skała, Termos i ten drugi gościu, ten czwarty gościu z okularach, którego sobie nie pamiętam nigdy. Mówisz o pisarzu Michale Cholewie? To był Michał Kalewa pisarz. Dobrze. Michał Kalewa pisarz, tak. No, właśnie on. Algorytmy wojny, bardzo, bardzo polecam cały cykl. Nie, ale właśnie wiesz, jakby, no, niedosłownie. Uwielbiam Cyber Venis. I tam w komentarzach właśnie były takie opisy, że no tutaj za dużo jest opisywania emocji graczy, bo z postaci, tak. Bo coś tam. Tak. No i tak, jedni powiedzą super, a drudzy powiedzą, no właśnie nie lubię. I ktoś zostawia komentarz, jest takie, i co ja mam z tym stary zrobić, nie? Jakby, dziękuję ci za komentarz, fajnie, że napisałeś. Tak gramy, raczej tego nie zmienimy, ale doceniamy, że ktoś wpadł. Bardzo podobnie jest taka piękna sesja u Karczmarza, gdzie Tomek Frejtak gra z Remainem. To jest droga dokądś tam, jadą na południe jakieś tacy tirowcy. I tam też chłopaki mają taki mocny styl, który jakby ja kiedyś mocno nazywałem właśnie stylem frejtagowym. Ale Remain i Frejtak to jest jakby jeden origin ten stylowy, bo oni są bardzo długo razem. Mhm. To opisywanie właśnie dodatkowych emocji, co się dzieje w głowie postaci, w jego tam backgroundzie, to trochę jak w książce, kiedy w audiobooku czytasz, co się dzieje bohaterowi w głowie, tak. Nie? Tego w filmie nie ma, bo nigdy tego nie słyszysz. Jest tym stylem, który dla jednych był wow, jakie to jest mocne, jakie to jest głębokie, jak to daje mi, wiesz, czat i imersję, a drudzy, no kurwa, zero dialogów, nie? Oni ciągle mówią, co im tam, wiesz, siedzi w brzuchu, a nie wiesz. Nie rozmawiają, tak. Nie gadają, nie? Jakby zagraj im to twarzą i powiedz mi to dalej. Jest tak. No to nie jest to samo, kochani. I nie każdy będzie to samo lubił. Tak, tak. Ja też się musiałem do tego przyzwyczaić na przykład, bo ja kiedyś byłem bardzo szkoła na zasadzie wszystko, co ma być o mnie wiadomo, to jest w moim wyglądzie i w moim dialogu, nie? Oczywiście opisuję, co moja postać robi i jak wygląda, ale na przykład już twarzą gram emocje, co się okazuje dużo uboższe czasami, bo pewnych po prostu nie jestem takim aktorem, żeby wszystko pokazać, nie? Jakby czasem nawet niewiele widać na tej twarzy, ale... I jako gracz to jeszcze jako gracz, bo grasz tylko postać, którą wiesz, w jakiś sposób sobie tam wymyśliłeś, tak. Co nas rezonuje, ale jako tak. MG, no kurczę, jako MG masz nagle kobietę, mężczyznę, tak. Jakiś akcent, no jeszcze to porobisz, ale no sorry, z moją fizycznością mogę mówić, że jestem piękną blondynką, albo wiesz, czy piękną brunetką, albo brzydką brunetką, jest takie, wiesz, ten ryj niby ciągle, nie zmieni, nie? Robić jakieś miki tak. I w ogóle, wiesz, tak, to w pewnych miejscach zagra, ale jak powiem, że ona robi, wiesz, trzepocze rzęsami, że wiesz, uśmiecha się, że spogląda gdzieś tam z ukosa, figlarnie, to wszyscy mamy znacznie więcej tego obrazu niż jakbym go odegrał, bo jego tak nie odegram. Oczywiście. Nie da się. Jako MGM musisz sięgać po większy wachlarz niż tylko. Ja jestem pełen jakby podziwu dla tych, którzy gdzieś tam się przebierają, jakieś cuda robią na każdą postać. Jest taki ziomeczek, Adam, Vampire the Imperator, interpretator wampira, od wampirów od LARPA. Woda prowadzi, tak też kulta widziałem i on do każdej postaci przebiera się. Piękne, ale z drugiej strony, jak próbujesz, wiesz, improwizować, to ni hu, bo nie masz tej nowej postaci, czy piątej, siódmej, którą wymyśliłeś, bo teraz ona ci wchodzi w kulcie, bo nie przygotował tej postaci ekstra, nie? Bo teraz powinna być, jakby chciało. Więc to jest, nie da się wszystkiego robić, tak jakby się chciało. Ale hej. Żyj, daj żyć innym. Tak, dokładnie. Jakby trzeba się przyzwyczaić do tego, że to, że ktoś gra inaczej niż ja lubię, nie znaczy, że gra źle i że koniecznie muszę go naprostować, żeby grał dobrze, nie? Bo to jest właśnie takie, gdzieś tam jest taka ochota. Coś powiedziałeś, co mi przypomniało, aż sobie przejdę do innego tematu, chciałem przejść do niego płynnie, bo coś powiedziałeś, co mnie do niego natknęło, ale już nie pamiętam. Więc coś mówiłeś o Patronite i mi się przypomniało, że jak sobie patrzyłem na twoje wyniki, na Patronite, na wyniki na YouTubie, to muszę powiedzieć, że mam wrażenie, że masz najlepsze przełożenie ilości osób, które cię subskrybują, do ilości osób, które cię patronują i do ilości pieniędzy, które zbierasz. A tak? Momencie... No właśnie, czy chcesz zdradzić, jak to robisz? Co to jest? Bo ty jakiś masz. Bo ja wiem, że ty masz zupełnie inny styl niż większość kanałów. Większość kanałów ma tak, że albo po prostu ma Patronata, albo jeżeli można z nimi zagrać, to po prostu losuje wśród patronów, albo są jakieś specjalne progi dla patronów, którzy chcą grać. A ty to chyba robisz inaczej, nie? Tak, robię to inaczej, bo u mnie jest ten sposób, że u mnie wszyscy patroni, którzy są grającymi patronami, albo tam mają po dwie sesje wykupione, jakby to ja staram się takie mieć te progi porobione, żeby oni grali faktycznie dwie sesje lub jedną sesję. Więc tak naprawdę nie chcę powiedzieć, że kupujesz sobie u mnie sesję, będąc patronem w tych grupach, które są ograniczone ilościowo, ale tak jest. To znaczy, że nie losujesz sesji, która wypadnie ci kiedyś, więc ci, którzy
Na przykład miałem grono na początku dosyć duże, raczej, którzy mówili, jedna sesja z Koenem w miesiącu, super, nie? Bo każdy ma gwarancję, jest 25 osób maksymalnie. Ja mam, mówię, okej, 5 sesji planuję takich, żeby było maksymalnie 5 osób. Mówię, to są moje terminy. Kiedy wam, komu pasują terminy? Ja potem mówię, okej, to ty w ten termin, ten i ten termin. Jak komuś nie pasuje, nie zmieszczę, no to trudno, ale to jest jakby opcja, że maksymalnie jest, że jakbyś miał wolny czas, tydzień RPGowy, to znajdziesz sobie sesję u mnie. To twój problem jest, że nie masz jakby czasu, wiesz, w danym tygodniu. Tak. A potem jeszcze co mi gra, duszy gra, że możemy zagrać. I ludzie grając po jednej sesji, jednostrzałach, różnych takich formach próbnych, a zróbmy sobie na przykład kulta dzisiaj, a w tym za miesiąc L5K, bo nie grałem nic, spróbujmy. Dużo z nich miało taki feel, że o kurczę, ja bym chciał więcej, nie? Częściej. I to się przełożyło wtedy na przełożenie się też na... Więc ta grupa ludzi, którzy wspierają, nie jest tak duża, ale z drugiej strony wspierają sporą ilością gotówki, bo chcą. Mają konkretną mogą. Sesja, którą... I jak popatrzysz, że wiesz, że na bilet Strażników Galaktyki wydajesz 35 zł, nie? I do tego kupisz popcorn, coś innego, to znowu ta rozrywka 4-godzinna, którą masz, wiesz, która jest bardzo unikatowa szta pod ciebie, zwykle jest nie tak złą kwotą. Także to też rośnie nas chyba ilość ludzi, którzy płacą za sesję i też, którzy wołają jakby, hej, mam. Więc tutaj ten Patronite to jest to, że faktycznie ludzie lubią i chcą i mogą. I że są mocno ludzie skupieni na tym, że na swoim własnym osobistym doświadczeniu, aniż na takim byciu, wiesz, a pomogę ci trochę, masz na kawę. Jakby ta grupa nie jest tak duża i oni faktycznie są wierni, są tacy widzowie, którzy mają tam, wiesz, wszystkie moje sesje obejrzane, więc tam, jak jest tam 300 filmów, to faktycznie jest 300 filmów. I o kurczę, nice. Nie będę zdradzał, ale jedna Asia, aha, ogląda, słucha wszystkiego, co wrzucam na Spotify. Jak były roczne podsumowania Spotify'a, ona tam też rzucała, ile Koen Skejwa słuchała, i było takie, że ludzie, serio wszystkiego słuchacie? Tak, jak siedzisz, pracujesz, na przykład Spotify jest świetną opcją, więc jakby ja bardzo szanuję ludzi, którzy lubią na Spotify czegoś posłuchać, w aucie czy gdzieś indziej, i też staram się wrzucać. Ale z Patronite'em to też zależy, kto, na co, po co. No, ja też nie wiem, na przykład, czy Patronite'a gdzieś tam mnie zlikwiduje za jakiś czas, bo to jest pewna przygoda, pewne doświadczenie, ale z drugiej strony na przykład ograniczenie, bo w którymś miejscu miałem taki moment, że na przykład nie miałem czasu na nagranie sesji, bo miałem sesję z patronami, nie? W sensie cały miesiąc 20 sesji z patronami, i to jest takie, że trochę jak praca dodatkowa, no bo trzeci etat jakby się pojawia, czy trzecia zmiana jakby, wiesz, gdzieś ta wieczorna. Rozumiem, tak. I to nie jest coś, co jakby człowiek chce prowadzić na długą metę, więc za chwilę ten Patronite u mnie gdzieś tam się też zmieni, ale wydaje mi się, że to jest też pytanie jakby po co, nie? W sensie, po co nagrywasz, po co robisz Patronite, czy w ogóle go potrzebujesz? Dobrze. Mamy czasy, jakie mamy. Bardzo dobrze jedziemy z tematem, to powiedz mi. Koen Skejw za 5 lat, gdybyś miał jakby nieograniczone możliwości, robisz dokładnie to, czego chcesz. Za 5 lat Koen Skejw, tak. Możliwości. Piękne marzenia. Wiesz co, zdecydowanie studio? Swoje, jakby to, co zrobił Matt Mercer w swoim pokoju, że zrobili sobie super studio. Teraz awanturnicy mają też swój piękną taką tabernę zrobioną. Ja po prostu podziwiam, kochani, gratuluję. Bo mieć takie miejsce, w którym już nagrywasz i masz team, który nagrywasz, nie musisz się, wiesz, losować, prosić, pisać, tylko jest takie, jak Michał Bańka przychodzi, Baniak, nie? On ma swój team. On wie jakby, że korowo to są jego ludzie i oni grają. Nie wszystko tak ze wszystkim. I to jest taki mój ból, że mieć team, który gra we wszystko, co ty chcesz grać, a ja jestem dosyć, nazwijmy sobie to, renesansowym mistrzem gry, więc ja lubię... Tak, masz bardzo, masz super, jakby wachlarz gier, który prowadzisz. Szerokość, którą lubię, jest takie, no tak, mam gościa, który lubi wampiry, ale on nie chce L5K ze mną grać, bo po co ma czytać L5K? Więc za 5 lat team w fajnie grającym miejscu... Gdzieś, oczywiście kusi takie coś, jak co w Poznaniu, wiesz, na kredziu karcz masz, jakby wiesz, w studiu gdzieś tam, wiesz, rzucone, to ładnie wygląda, ale z innej strony to nie jest do końca jakby chyba feel, który ja mam, bo nagrywane sesje są mocno, mocno gdzieś jednak ograniczające w takim duchu, wiesz, ludzie to oglądają. W sensie streamy, tak? Streamy czy streamy, nie? Streamy są oglądane, nie? Na żywo, jeśli przejęzyczysz, jeśli coś zrobisz, to psuje efekt tak, finalnego filmu, nie? Jest takie, to owszem, to jest żywa relacja, ale jednak... ale chodzi o to, że żebyś się tym stresował i to by generalnie wpłynęło na jakość, czy boisz się, że efekt końcowy nie byłby taki, jakbyś chciał, bo nie możesz na przykład tego wyciąć lub nie wpuścić po prostu i puścić coś innego? Powiem ci tak, Skowa, ile razy gramy z rzeczy, które są nie z kamerą, a potem żałujemy, żeśmy nie nagrali, to jest jednak takie coś, że
kamera, chociaż jesteś mocno przyzwyczajony, zwykle na nią nie patrzysz i że niby nie nagrywasz programy dla siebie, ale tam są widzowie, to wpływa. Mm-hmm. Ja nie dam sobie mówić, że to nie wpływa. To będzie 3%, to będzie 5%, wpływa, ale oczywiście. Ta domowa sesja, którą robisz jakby tylko dla siebie i wiesz, że ona jest, że tam może być wszystko i w sensie jak powiecie sobie, że jakby hej, nie, wiesz, jest tak, coś ma, czy możesz pojechać po bandzie zgodnie z ustaleniami sesji zero, wydaje mi się, że takim elementem, że nagranie jej publikacja później działa dla mnie bardziej jakby tak, wiesz, że mogę ją dopracować, doszlifować, że dla widza jako odbiorcy mogę nagle wrzucić jakieś takie latające zdjęcia, jakieś to lubię na swoich filmach tam pomontować, tak, że wiesz, coś mi wjeżdża, coś się coś wysuwa, to jakiś napis, zmieniam sobie tło. To można robić w czasie sesji na streamie, grając OBS-em, ale wtedy to mi odbiera moją uwagę. To mi tam jeszcze też znowu 10-5% zabiera, że przełącz. A ja lubię, to u mnie na filmach widać, że to lubię robić i siedzieć tam bawić, więc... Więc w studiu nagrywane tak, ale nie live'em, więc to jest taki element, który gdzieś tam się pojawia. Jasne. Więc za 5 latek byłoby fajnie mieć takie wiesz, miejsce, do którego przychodzić nagrywać. Czyli inna jakość tego nagrania, a przy okazji też inne miejsce, takie, żeby mieć pełną kontrolę nad tym, co się nagra, jak. Powiem ci szczerze, byłem strasznym hejterem nagrywania online, w sensie sesji online. To się nie dodaje, stary. To nie ma tego feelu, wiesz, jakby przed COVID-em grałem 100% sesji, wiesz, przy stole, bo przy stole to są właściwe sesje, kochani. Nie da się inaczej, jest tu kostki, tak. Ludzie, nie da się. Minęło miesiąc jakby, nie? Jakby jak ruszył COVID, jak weszło minął takie... Minął miesiąc głodu, nie? Jak to się ustawia? To było po zjawie dosłownie, więc po zjawie jakby taki nahypowany, że gramy. Poszło online i kiedy ja w Warszawie musiałem dojeżdżać na sesję godzinę na przykład. Bo korki, bo srorki, bo zaniedzenie parkingu. Potem wracasz godzinę, grasz 4 godziny. Jeszcze sprzęt rozstawiasz do nagrania. Było takie, serio? Ja więcej czasu, wiesz, prawdopodobnie spędzam wokół sesji, niż na sesji, żeby ją zagrać. Ja współczuję was osobom, które mówią, no bo moja sesja nie może być 3 godzin, bo ludzie, wiesz, godzinę jadą, godzinę wracają i 3 sesji zrobiliśmy sesję. 3 godziny sesji to trochę za mało. Mm-hmm, tak, mm-hmm. tak, no. Już nie wiem o tym, że dla mnie te online'owe sesje otworzyły po prostu możliwość grania z ludźmi, z którymi bym nigdy nie zagrał. Bo jak, kurczę, Termos siedzi w Gdańsku, nie? Nigdy bym nie zagrał z Termosem. Chyba, żebyśmy się raz gdzieś spotkali, tak jak nam się udało spotkać raz na żywo i coś zagrać, ale to byłby jeden wyjątek, nie? Więc to jest też super argument, nie? Że możesz znaleźć ludzi, którzy lubią to, co ty, mają te same wajby. Szukanie sesji. No teraz jakby ludzie, widziałem poradnik, którym ktoś tłumaczył, że jednym z odkryć jego jako poszukiwacza sesji było to, że jak się wpisze na ogłoszeniu, który dzień tygodnia chcesz grać, zamiast po prostu dogadamy się, nie? To jest złoto, nie? To jest złoto, bo wszyscy gramy we wtorek, nie? Jakby jest jasne, że we wtorek. Już nie musisz patrzeć, że o kurczę, mieliśmy team, ale nikt nie może tego całego dnia. Nie w środę i nie w czwartek, bo komuś nie pasowało. Tak. Więc tak, ten online po prostu, kiedy wiesz, kończę jeść obiad, siadam, gram, kończę grać i mogę, wiesz, nie wiem, pójść kopać piłkę, jest takie, tak, nie, to gdzieś tam działa. I też to wrażenie, że przy stole jest fajniej, jest, i to się nie zmieniło. Inaczej jest. Jak po COVID-zie wróciłem do grania z teamem dedeczkowym, zrobiliśmy sobie taką sesję przy stole, no kosmos, nie, wiesz, widzisz to, bo mowę ciała, ruchy, śmiechy, nie nagrywaliśmy tego dla nikogo, bo dla siebie... Piękne, cudowne, wspaniałe, nie? Tak, ale godzinę jadę, godzinę wracam, muszę wszystko poustawiać. Gracz, który przychodzi z kartą i mówi, no nie chcę powiedzieć, że zabaw mnie, ale jest takie, no grajmy ze swoim ludzikiem. On ma trochę mniej, chociaż też musi przyjechać, nie? Więc jest takie, że tak. No, to prawda, to jest jak najbardziej prawda. Słuchaj, ponieważ jest kilka takich pytań, które zadaję wszystkim. Mamy 12.45, to zacznę od pierwszego, które może być długie. Prawdopodobnie ma potencjał do bycia długim. Bo tak jak ustaliliśmy już, grasz od dawna. Grasz tych sesji mnóstwo, bo myślę, że masz ten przerób sesyjny naprawdę, naprawdę olbrzymi. To powiedz mi, jakbyś miał tak wybrać z tego wszystkiego, czego się nauczyłeś w życiu RPG-ach, jedną radę, i tu nie mówię na zasadzie radę pod tytułem tak róbcie, będzie lepiej. Tylko radę na zasadzie spróbujcie tak, bo wielu osobom się to podoba, bo ja tak lubię, nie? I uważam, że to coś zmienia na lepsze. To co by było taką radą? To jest może rada, którą gdzieś... Jako MG lubię, jak gracze ze sobą grają. Mhm. Graj z innymi graczami. W sensie twoja postać
musi grać z inną postacią. Ona nie gra sama dla siebie swojej historii, ona musi grać z inną. Jak będziesz patrzył przez pryzmat tego, patrzyła, przez pryzmat tego, jak w tej scenie mam zrobić coś razem z kimś innym, jak dotknąć tej drugiego bohatera, to tak naprawdę wszystko inne obok będzie jakby obok, ale to samo w sobie ma tak dużą wartość. Gramy w RPG dla ludzi tak naprawdę. Mam wrażenie. Tak. Jeśli grasz tak. dla siebie samego jakichś innych dziwnych opcji, to ten jakby, to nie końca jest mój style. Więc patrzenie na sceny i to, jak w nich wchodzisz w relacje, przede wszystkim w kontekście twoich współbohaterów, nie? Że w tej scenie nie pójdę tam, tylko pójdziemy tam razem. I co to dla mnie znaczy, kiedy pójdziemy tam razem? Wchodzimy do kostnicy pytać gościa, ale to znaczy, że ja będę pytał, a Andrzej stoi obok. Myśl o tym, jak wpleść Andrzeja w tę rozmowę. I nie mówię o chamskim wypychaniu osoby, która jest cicha i gdzieś nie lubi być na spotlajcie, tylko jak podać sobie historię, tak, jak ładnie. Zapytać. To jest największa, moim zdaniem, taka głębia ludzkich interakcji, bo wtedy gracie ze sobą, a nie obok siebie. Nie? I próba myślenia o tym, jak w tej scenie to zrobić, to jest taki knyfik, który ja bym wszystkim polecał. Tak, ostatnia sesja Legendy Pięciu Kręgów na Imaginarium graliśmy u Fryca i mam wrażenie, że potem po sesji, że było takie, jaka tam była głębia, chemia i tak dalej, ale też graliśmy z chłopakami, bo takie, tak, jakby w każdej scenie ktoś grał do kogoś i szukał, dlaczego do niego gra, bo masz tą relację. Tak. Na jedno strzale, gdy nie masz relacji między postaciami, to jest trudne, bo nie wiesz, dlaczego miałbym go lubić. To wymyśl, stary, to jest teraz twój jakby, wiesz, deal breaker jako gracza, że jeśli chcesz być dobrym graczem, to wymyśl, jak wejść w interakcję z innym bohaterem, bo jeśli nie wchodzisz, jako MG chciałbym, żeby wstawić moich graczy razem w klubie, dać im whisky, cena należy do was i godzinę sobie to jest dodać, właśnie nie? Tak, a to jest właśnie śmieszne, bo ludzie grają właśnie różnie i zgadzam się z tą radą, dlatego że widziałem sesje, które polegały na tym, że ludzie przez 4 godziny gadali ze sobą, nie wychodząc z pomieszczenia w grze i tak naprawdę nie wykonując żadnej akcji, tylko kłócąc się jako postacie, dyskutując, dzieląc się światopoglądem i ustalając na przykład coś, nie mówię o ustaleniu planu na atak, bo to zupełnie co innego, tylko mówię o jakichś takich rozmowach, z których wychodzą postacie, którzy wychodzą z tej sesji i mówią, było super, jaka świetna sesja, chociaż mistrz gry tylko na przykład powiedział właśnie, jesteście w barze, problem jest taki i taki i teraz musicie go rozwiązać. A widziałem sesję, gdzie przez 4 godziny było mnóstwo akcji, mistrz gry się produkował, jakby gracze i graczki, każdy robił swoje rzeczy w swojej turze, a po tej sesji było takie, no, ale właściwie o czym była ta sesja. Natomiast zdecydowanie jakbym powiedział, żeby nie, samo siedzenie i wiecie, gadanie o próżnicy to oczywiście nie jest to, tylko patrzeć, jakby jak osiągnąć cel, ale z sidekickiem u boku, nie? Z moim buddy, tak. Który gdzieś tam jest, żebyśmy to razem mogli to zrobić. W ogóle to, co mówisz... Że ty wiesz, jak to zrobić, to wiadomo. Rzucisz i będzie, nie? Ale... To, co mówisz właśnie o tym, żeby zapraszać innych do swoich scen, to jest moim zdaniem dużo bardzo ważne. Żeby właśnie, żeby nawet jeżeli ja wiem, że to jest moja scena, to żeby się zastanowić, czy jest dla mnie ważne, żeby ta scena była tylko moja, bo są takie sceny, nie ma nic w nich złego, nie? Jeżeli ja sobie wymyśliłem jakiegoś NPC-a, z którym mam do rozwiązania problem i chcę ten problem rozwiązać sam, spoko. Jeżeli to jest sesja dla mnie, bo na przykład ja się na czymś znam, to zawsze mogę pomyśleć o tym, okej, no ale może nie poszedłbym tam sam, bo będę się bał, to wezmę z sobą wojownika, nie? Albo może będę na przykład chciał wziąć kogoś, bo wiem, co, jak to zrobić, ale potrzebuję rady, to wezmę kogoś tam, nie? I to jakby, może mogę komuś, na kogoś scedować zrobienie czegoś, a nie robić to sam, tego samemu. I tak powiem coś jeszcze, taki dodacie po kropce, 5.1. Sekret, który nie zostanie ujawniony, nie istnieje. Oj, tak, zdecydowanie. To jest coś, co też jakby bardzo lubię, jak moi gracze nienachalnie, ale mimo wszystko, jeśli masz backstory, to powiedz, ojciec wyjechał, mama się będzie martwiła, mój brat upił się coś tam, jakby, nie wiem, nie kocham ją, w sensie, sprzedaj to, bo jak ty tego nie sprzedasz, to MG może użyje, ale gracze nie będą wiedzieć, ale jaki jest kontekst, w sensie, to czemu ta Agnieszka jest taka ważna dla ciebie, Piotrku, nie jest takie, o Jezu, bo to była nieskończona miłość, a ja pisałem ją, tak, ona teraz wróciła, mam kłopoty, tak, ale tego nie powiesz, bo na stołem ci nie powiem, bo popsuje mi imersję, więc jest takie, musisz to trochę sprzedać, musisz trochę to wypuścić, sekrety, bo inaczej one nie istnieją, po prostu ich nie było. I druga rzecz, to jest takie, od mistrza gry, jeżeli ktoś nie był nigdy mistrzem gry albo mistrzynią gry, jest graczem, graczką, to bardzo ważna informacja. Prowadzący, prowadząca nigdy nie poda wam informacji, która jest tylko i wyłącznie dla was i nie ma wypłynąć. To one są po to, żebyście wy je sprzedali w odpowiednim kontekście,
ale nie po to, żeby zostały z wami do końca sesji i potem, żeby się nimi pochwalić po wszystkim, nie? Tak. Ja miałem karteczkę, wiedziałem. Nie, to też jest takie jakby, co, to już rozmowa o tym, co, jak grać meta, jak grać jakby, wiesz, ze stołem, a co, wiesz, gdzieś przekazać po prostu, bo imersja, bo moja postać tego nie wie. Piotrek, ale ty słyszałeś, co on powiedział, przecież wiesz, że ja to wiem, nie? Jakby grajmy w to dalej, nie? Zmuszaj mnie, żebyśmy grali, żebym trzeci raz powtarzał komuś to, co powiedział mi mistrz gry o stanie innego bohatera, jakby, no ale wiesz, ja nie słyszałem, no to ci powiedziałem. To powiedz mi, nie, ja ci powiedziałem, już ci wygrali dwa razy, słyszałeś dwa razy. Ja uwielbiam sceny, w których moja postać nie wie, wie, że ja wiem, więc wiem, że ta druga postać okłamuje moją postać, ciśnięcie tołem. Ja wiem, że ja ci zawsze mogę zaufać. Komu jak komu, ale ty mnie nigdy nie oszukasz. Patrzcie na minę tego gracza, który o ty. Żelazne nerwy przy mecie, żeby właśnie nie sprzedać rzeczy, które są na stołem, to jest też kunszt gigantyczny, bo pokusi, strasznie kusi. Ja znam graczy, którzy gdzieś tam pokusili się nieraz. Na nagraniach to widać, że próbują zrobić tam komuś urwać głowę zawczasu, wiedząc, że retrospektywnie robimy turę do tyłu. Jest takie, tak, ale jakby hold your horses, spróbuj przecisnąć, bo to jest przyjemne, nie? Tak. Dobrze, to drugie z tych pytań, mój drogi. Bardzo poważne. Jedno z takich, na których ludzie się wykładają, więc uważaj. Twoja ulubiona kostka. Kostka. Ilość ścianek, kolor i wiesz, materiał. Nie. Chyba, że nie masz. Czegoś możesz nie mieć. Możesz po prostu samo... Jeśli o materiale, to się tak sobie materiale. Nie, plastikowe kostki. Zdecydowanie tak, bo metalowe stukoczą mi po drewnie. Nie lubię tego stukotu. Plastikowa, ale dwunastka. Gdzieś kochałem sobie dwunastkę. Rzadko kiedy jest używana, ale na przykład w Legendzie Pięciu Kręgów dwunastka w piątej edycji jest. To nie wiedziałem, tak? Dorzucili dwunastkę? Czy wszystkie kostki dorzucili? Kurczę, no te małe są kaszustki, a te białe takie malowane to są dwunastki chyba, nie? Okej, nie wiem, nie widziałem, od razu mówię. Nie będę teraz żywał w szafce, ale dwunastka zdecydowanie jest takim, wiesz, punktem, który to jeszcze nie jest dwudziestka, ona jest taka, wiesz, bardziej fit, ale z drugiej strony już coś znaczy, bo się zatrzymuje na płaskiej ściance, a nie na tej ostrej miesiące, gdzieś na boku wywalona. Już wiesz, jest taki... Rozumiem. Aspirująca K12. Dobrze, to teraz ostatnie, które jest specjalnie dla ciebie. Ponieważ tak jak napisałem, w tym mamy jakby... Obaj lubimy bardzo jeden system. Nie, przepraszam, najpierw pytanie z czatu, potem to będzie. Pytanie z czatu brzmi... Jesteś na bezludnej wyspie? Możesz mieć ze sobą jeden system, podręcznik jednego systemu, który będziesz grał odtąd pewnie zawsze. Albo przynajmniej przez tych parę lat, kiedy jesteś na bezludnej wyspie. Rozumiem, że jesteś na bezludnej wyspie z drużyną. Z graczami, tak. Bo inaczej to byś wybierał solo RPG, nie? Ale coś takiego. Masz jakiś taki swój ulubiony, ukochany system, do którego zawsze wracasz, albo do którego lubisz wracać? Powiem ci w ten sposób, że wiesz, jako ten renesansowy MG, ciężko mi powiedzieć, że jeden ulubiony. Jak Maciek powiedział... szwagier, że wiesz, u niego kult jest w serduszku pierwszy, to jest takie, ej, fajnie, że jest pierwszy, ale nie powiedziałem, że kult, chociaż u mnie jest bardzo dużo kultu, jest u mnie pierwszy. Mhm. Więc tutaj gdzieś bym myślał jednak o jak Gaba, bliżej Zewu, gdzieś ten system mechanicznie gdzieś jest tym, ale w tej chwili ja Zewa zastąpiłem sobie Delton Green, więc... Można zaryzykować, że ty generalnie lubisz bardziej moderny niż inne te, czy to tylko tak się wydaje też z ilości sesji, które, bo wiesz, może dużo Świata Mroku, dużo Delty, dużo kultu, czy to jest tylko takie wrażenie? Bo wiem, że masz też Elfdown, legendę, nie? Jakby jasne. Dedeczki masowo, nie? Więc jakby modern jest mi lepiej ilustrować muzyką, o tym gadaliśmy. Oczywiście, tak. Więc tak. To jest takie, że wiesz, fajniej mi jest wchodzić z kawałkami, które znam, które lubię, którzy gracze jak słyszą, jak na Zacharym Kasia, kiedy słyszy, tam jest, pojawia się Guns N' Roses i ona po prostu, wiesz, to widać na twarzy, jak jest szaleństwo. Więc jakby w tym duchu. Modern też jest prostszy dla graczy, łatwiej jest wejść nam w klisze kultury, które znamy. Tutaj bym powiedział, że jednak jadąc na ten, wziąłem cholerną Legendę Pięciu Kręgów, piątą edycję. Okej. Bo ten podręcznik jest potrzebny, żeby go przeczytać dokładnie. Trzeba tam odnosić się parę razy do rzeczy, jak tam się dzieją rzeczy, jak się dzieją skirmisze, rzeczy, bajery, pojedynki wreszcie. Człowiek miałby czas ogarnąć, jak jest to napisane, bo to też nie jest tam proste, ani z kilka opcji. Więc podręcznik Legendy Pięciu Kręgów, piątej edycji bym wziął i jakby tfu, nie obrażam nikogo, kto lubi pierwszą lub czwartą. Jakby nie rozumiem, o co wam chodzi z tą fabułą z czwartej edycji. Jakby w piątej nie ma, więc jakby o co wam chodzi? Jakby w czym jest problem? Ale legendę w takim radku.
Taki okay. Budelte. No Moderna by się, Moderna się poprowadził bez podręcznika. Podejrzewam, że to jest starszy. Tak, damy radę. To napiszę to sobie. Więc legendy bym wziął. Słuchaj, okay. Jeźdźców na przykład mógłbym też przytulić. Jakby nie czytałem, to jeszcze nie wiem, nie wiesz. Ale nie jestem fanem Jezero Engine, więc to jest dla mnie też jakby taki ten element podręczników, które są fajne, bo na Jezero wychodzi mnóstwo ciekawych rzeczy. Blade Runner teraz, który poszedł, jest dla mnie takim, weźmy to. Za chwilę ma wyjść The Walking Dead i będzie jeszcze kilka kolejnych, bo ten silnik jest po prostu tani, jest dobry, prosty. Więc no kto wie. Okej. Okay. No to teraz nie padło nazwa tego systemu, więc może po prostu o nim zapomniałeś i to już źle wymyśliłem, ale mój drogi, zakładając, że fandom jest wielkim KR-em, to jakim wilkołakiem w nim jesteś? Ja to mówiłem na Drakulariach. Jest jakby Silver Fang, wiesz, gdzieś w moim sercu. I nie, że rosyjski Silver Fang, ale jakby... Ale wiesz, ja cię tutaj teraz nie pytam o postać, pytam o to, jak siebie postrzegasz w tym naszym fandomie. Nie, kim ty w nim jesteś przez rolę wilkołaka. Może postrzegasz się jako Silver Fanga, jasne, natomiast tylko wiesz, takie... No, trochę tak, wiesz, okay. niestety trochę tak. Ja wiem, że niektórzy nie bardzo, jak ja mam podobno, niektórzy mają reputację, ja też mam. Reputacja niestety nie jest czymś, co wybieramy, tylko coś, co do nas ludzie dokładają i dobudowują. I gdzieś tam jest ten element, że gdzieś myślę, że mógłbym się czuć Silver Fangiem. Nie wchodząc głęboko, a może chodząc głęboko, w sensie ta rodzina wilkołaków ma pewnego rodzaju jakieś tam swoje, wiesz, przyklejone do nich łatki pewnego problemu, różnych problemów, które mają, a to wcale nie znaczy, że taki musisz być, bo tak o tobie mówią, nie? Więc jakby dla tych wszystkich, którzy gdzieś tam różnie ludziach mówią lub mają opinię, warto sobie pogadać z ludźmi po prostu i samemu sobie robić zdanie, bo się można przekonać, że jest bardzo różnie i inaczej. Co nasze ludzie przychodzili i jest takie hej, nie? No i potem widzisz skałę, który jest jednak kawałem chłopa i jest taki, kurwa, on jest taki wysoki, nie? Jest takie, tak. Ja też miałem kilka takich spotkań, że mam takiego patrona, który zresztą gra dużo w karniwalach i w innych sesjach, Tomasz Kurtycz. No to jak patrzysz na człowieka za kamerą, to ja miałem takie wrażenie, no wygląda jak wszyscy. Nie? Potem spotkałem go i spojrzałem mu w oczy, nie? Jak staliśmy. Miałem takie, o kurczę, to Tomek jest jednak dużo większy niż mi się wydawało. Tak. To jest najpiękniejsze zaskoczenie z sesji online. Nawet widzisz swojego jakby fana, nie? Znaczy fana, o drugą stronę, tak to się mówi. Nie. Idola. Widzisz swojego idola i jest takie... O, niższy, wyższy. To jest ten słynny tekst, myślałem, że jesteś wyższy. Tak. Przez telefon pan się wydawał wyższy, to jest to. Ja także tutaj bym powiedział w tym duchu, ale też jakby ja robię swoje rzeczy. Robię po swojemu, staram się gdzieś tam patrzeć na to, co ja chcę i żeby to było po mojemu, nie? Kiedy to robię. Więc jakby tak bezkompromisowość, jakby Koenskej jest Koenskej i Koen robi to po Koenowemu. Jest, wydaje mi się, mocno silverowa, więc tutaj jestem bardzo ciekawy, jak nam wilkołacze, jak piąta edycja podpowie, czy będą, w jakiej formie będą, co zrobią właśnie z tymi problemami klanu, jak będą w tej chwili w Jasienne, czy uciekną gdzieś, nie wiem, czy słowo poprawnością polityczną, ale to nie jest do końca popularne mówić o inbreedingu w kontekście właśnie... Tak. Jest dużo takich... Znaczy, jeżeli uciekamy od problemów, a trochę mam takie wrażenie, że to jest to, w co poszli twórcy Nowego Świata Mroku, czyli uciekania od mówienia o problemach, które istnieją w normalnym świecie, ale jakby podobno w RPG-ach nie można o nich mówić za bardzo, więc oni jakby tak się trochę zachowują. Chociaż mnie to trochę bawi w kontekście Wilkołaka, gdzie jednak rozrywamy rzeczy na strzępy pazurami i to czasem są ludzie, ale zabijanie nie jest problemem. Problemem jest mówienie o tym, że ktoś się zachowuje nie tak. No, nie mówię nawet o bohaterach, nie? Ale właśnie i Silver Fangi czy Srebrnekły mają bardzo dużo tego typu problemów. I też to jakby mocno skolikacone jakby też stylistycznie i ideologowo gdzieś w tej chwili, przynajmniej w starej edycji z Rosją, która tak, też w obecnym status quo światowym jest takie, jak bym powiedział, RPGowcy z Rosji nie są winni, jest takie, ale są Rosjanami, więc jak to pogodzić razem ze sobą? I teraz jak to będzie podręcznik ujęte? Czy powiedzą, że nie ma problemu? Albo niemieckich, wiesz, czy aryjsko, wiesz, zapożyczony gdzieś, już wiemy, że mają być gdzieś przesunięci, tak. Ale jest takie, całkowicie będzie brak powiązań z historią, drugą Rzeszą i tak dalej, trzecią Rzeszą i
już nie będzie tego, wiesz, w mitologii świata? Może nie być, nie? I wtedy powiem sobie, no nie dotykamy tego tematu, bo jest niewygodny, po co go dotykać, nie? Jasne, jestem jasne. Ciekawy, jestem ciekawy. Też jestem bardzo ciekaw, no i mamy wtedy zagrać, co mnie bardzo... No ja już mam terminy mamy klepnięte, także jakby tutaj... No wiesz. właśnie. Także będziemy grali razem, nie tylko będziemy rozmawiali. Zresztą graliśmy razem dwa razy. Ja jeszcze mam teraz, muszę ciebie zaprosić na jakąś sesję, ja cały czas o tym myślę, ale jeszcze nie wiem na jaką. Ja u ciebie też grałem dwa razy, więc jakby wiesz, mamy... No tak, to prawda. No tak, tylko że ty u mnie grałeś, tak, u mnie grałeś. Ale nie nagrywano, więc jakby wiesz. Tak, po cichu. Ojcowie Smutku, no. bardzo mi się podobała tam ta postać Wołkowa, więc... Ja się zapytałem przewrotnie, że ty wiesz, do Stanów pojechałeś, a ty mieszkałeś do Stanów tylko termos. Tak. Ale ty z księżniczką gdzieś tam w telefonach. Ten telefon to był majsterszczyk, no. No stałeś na grymeczkę. Było bardzo, nie, ja bardzo dobrze wspominam obie te kampanie bardzo. Druga to też był jakby kosmos, nie? Jakby ciebie nie było na jednej sesji, miałem takie, kurczę, nie ma, ale jak wróciłeś, bo taki jakby cię w ogóle, jakbyś w ogóle nie odszedł, nie? W sensie jakbyś nie było cię nie, najeżdżą. Fajnie, nie, tam jakby, no chemia między graczami, nie? To jest super ważne. Myślę, że to jest kwestia patrzenia filmowego patrzenia na opowieść i tego, wiesz, na miejsce w tym takim podejściu do popkultury. No może to jest kwestia też z wiekiem, że nas wychowała telewizja, jakby, wiesz, nie internet, nie Netflix jeszcze, tylkośmy, wiesz, patrzyli trochę na VHS, na ten styl, wiesz, komunikacji, no, na książki, które były w tamtych czasach. Ja zostałem kupiony przez ciebie na sesję o piratach. Mieliśmy sesję o piratach robioną przez Rawy, gdzieś tam grają topory, jakieś inne dziwne rzeczy, wiecie. Event był niby szantowy, a były sesje szantowe. I tam była taka piękna scena, gdzie ja, bardzo zły mafiozo o złotych pistoletach i moja kochanka, która gdzieś tam, skała, który rzuca tymi włosami, mówi, chodź tu, jak tam, kocurze, czy jakoś takie, ale w sensie, że to też wymaga fajnego wyczucia, nie? W sensie, że umieć zagrać te rzeczy, które są w takiej scenie filmowej totalnie właśnie tym, czego byśmy się spodziewali, jednocześnie one są osobiste, jednocześnie są właśnie takie, że wiesz, granie kobiet przez mężczyzn i to jeszcze bardziej o silnym seks appealu, albo w ogóle takich, które w jakiś sposób mają być nie tylko, tylko faktycznie mają być postacią, nie? Mają mieć charakter. Nie jest takie proste, wbrew pozorom. Żeby nie zrobić z tego kliszy, która jest śmieszna, a zrobić z tego coś poważnego, więc jest takie, że dobra sesja. Potem jeszcze było PvP, potwierdzają chłopaków, trochę mi głupio, ale co zrobisz? Gangsterzy, dokładnie. Jakby zapytałeś wcześniej, nie? Czy jest PvP? Mówię, jest PvP, tak. No to jest, to jedziemy, tak było. Ale lubię, jak jest określone przed grą, że gracze powiedzą, że... To jest w ogóle jakby, to jest jedna z moim zdaniem takich rzeczy, które trzeba ustawić wcześniej, bo jeżeli tego nie ustalisz, to nie wiesz, to po pierwsze nie wiesz, co możesz zrobić, a po drugie bardzo często zrobienie PvP może być tak zwanym dick move, bo jakby jeżeli inny gracz się tego nie spodziewa i gra zupełnie inaczej, może też mógł coś zrobić, ale nie chciał właśnie, bo... Nie jestem fanem też zdradzania z mistrzem, w sensie takim, że ktoś ci mówi, że jesteś zdradzaczem, nie? Że ty masz zdradzić, że jesteś podszewką. Nie lubię, bo to niby jest fajne, że teraz wiesz, już refur wiedział, że będzie zdradzał, ale jest takie... To jest najczęściej fajne tylko dla mistrza gry i tej osoby, która zdradza. Możliwe, cała reszta bardzo często się czuje po prostu, przepraszam, wydymana przez grę i że ktoś ich tutaj zrobił w konia. Nie? Jeśli jest ustalone, że może ten czwarty gracz faktycznie będzie tylko tak zwanym NPC-em, który udawał gracza. A wtedy. I oni wygrają, wtedy... no to nie jest ten. Ale jeśli gdzieś niestety, wiesz, potrzebują się kości, a to jest gra losowa, i jeszcze jeśli grasz bez ekranu mistrza gry i tam nie ma opcji na przesunięcie czegokolwiek poza tą, ten nawias jakby, no to jest takie, że no, super. Mega, nie? Mieliśmy myśleliśmy, że wszyscy jesteśmy graczami grą tej samej bramki, a jeden nie był graczem, tylko był właśnie szpiegiem i wygrał. Nie? Wertegi nie można wygrać, ale wygrał. No, ten najgorszy. Tak, się zgadzam. Słuchaj, czy jest coś, co chciałbyś powiedzieć jeszcze? Coś byś chciał na przykład zaprosić oglądających? Coś uważasz, że jest ważne, o czymś nie porozmawialiśmy? Czymś się chwalić? Ja zawsze promuję nas jako fandom, w takim sensie nas nagrywający fandom. Kochani, jakby jak widzicie skałę na ulicy, w markecie w Biedronce kupuję tofu, to proszę przyjść, powiedzieć, cześć skała, oglądam twoje sesje. To jest najprzyjemniejsza rzecz na świecie. W sensie dla nas, autorów, my nie robimy też tego dlatego, że robimy to dla pieniędzy, nagrywamy sesje, bo trochę potrzebujemy takiego, jak to mówi nasz gimnastyk z Zakopanego, ukochania. Więc serio, jeśli chcecie przyjść, powiedzieć, hej, oglądam, jest super, chciałem tylko powiedzieć cześć,
To jest najfiniejsza, najmniejsza rzecz na świecie. Pyrkon, będziecie, to przyjdźcie, powiedzcie. Nas tam będzie mnóstwo, będzie też RPG-owa integracja i wyraz takiego właśnie, wiecie, zwykłego cześć, appreciation dawać. Jak zobaczycie Michała Baniaka, to samo, obtoczyć go tam i klepać po tyłku. Z radością. Niech się cieszy. Nie, bo to takie smutne, jak widzę ludzie, idą, idzie Baniak, nie wiem, jak już tak, nie będę mu przeszkadzać. Tak, przeszkadza, jakby, o to chodzi w samym tym kontekście. On tam nie przyszedł po to, żeby zarobić pieniądze, tylko właśnie spotkać się z fanami. Więc kochani, bo ja też jako na przykład zaczynający gdzieś gracz, nagrywacz, miałem takie, no to do Termosa się odezwać na sesję naszą nagrywaną, kiedy graliśmy, wiesz, Skała do naszych ojców smutku, tak, takie, tak. A Termos, on ma tyle tysięcy, wiesz, viewsów, nie? To jak z nim rozmawiasz? W ogóle to jest człowiek z telewizji. Okazuje się, że są normalni ludzie. Jak spotkasz ich na piwie, chodzą w klapkach, wiesz, zbijają z tą żółwika, wiesz, jadą dokładnie te same chipsy, co ty, piją to samo piwo, co ty, wiesz, mają te same problemy, jak ty, tylko że faktycznie mają, do nich przychodzi znacznie więcej ludzi, wiesz, przybić piątkę niż do ciebie, ale i to jest coś, że fandom nagrywając to są ludzie, nie? W sensie tacy sami jak ty, więc jeśli gdzieś tam jest opcja zbicia piątki, to zbijać, a jak masz się ugryźć w język, to też się ugryźcie po prostu po ludzku, bo szkoda jest robić komuś przykrość, nie? W kontekście patrzenia na nagrywających jako na ludzi. No jakby na patronacie można kupić sesję, ale nie kupisz czasu, nie? Więc jakby to jest coś, co też warto pamiętać, że no, nie da się wszystkiego załatwić, ani wszystkiego kupić. O. Ale jak można, to kartą Mastercard. Dokładnie. Zapraszam na Pyrkon. Pyrkon zdecydowanie i zbijamy piąteczki, kochani. Będzie Skała, słyszałem, że znowu będziesz miał urodziny w czasie Pyrkonu. Jak to załatwić z rodzicami, nie wiem. Ja po prostu, wiesz, no ja się zgłosiłem do tych, którzy wiedzieli, kiedy to mieć przygotowane. No. Ale powiedz mi, jak bardzo byłeś zaskoczony w zeszłym roku? W zeszłym roku byłem totalnie. Blackmon Games, jest północ, totalnie. Gdzieś impreza jest, wiecie, w takim małym, jak to nazwać, sprzedali piwo i kebaby, tak. Mała restauracja, pub. Hałasujemy na ulicy, ludzie dzwonią po policję, już jest takie, że ma być cicho. I nagle gdzieś tam, stojący sobie spokojnie Skała z piwem, chyba miał piwo wtedy. Nie wiem, czy wegański, ale pewno było z alkoholem. Chyba. butelce było, nie? To na pewno było butelce, pamiętam. Ja stoję z tym komentarzem, bo wszyscy wiedzieli dokładnie, że będziemy, wiesz, Skała ma urodziny. Totalnie, zero zarytowało się. Zero, nie, miałem takie, wiesz, dopiero w momencie, kiedy ktoś powiedział, Skała, chodź tu na chwilę, to nawet na początku miałem takie, idę i patrzę, czemu wszyscy na mnie patrzą, nie? I to jest ten moment, kiedy widzę te uśmiechnięte gęby i jakby sekundę przed stolem takie, ktoś powiedział, komuś powiedziałem, nie? Jakby... Facebook zdradził, nie? Jakby... No, nie, akurat... jest miło, naprawdę jest miło, nie? Można też się wpisać, jak się jest RPG-owym twórcą, na przykład do Hentaja, w sensie jest manga, którą nosi Marek z ekipą... Z ekipą, więc jakby tak, najlepsze miny wszystkich tych zagranicznych gości, którzy patrzą, jakby, że mają się wpisywać na gołych, czarno-białych cycuszkach narysowanych przez japońskich artystów. Jest takie, tak, zbieramy to na taki specjalny event, będziemy sprzedawać na WOŚP. Ja chciałem powiedzieć, że w tym roku będą nie tylko moje urodziny, będą urodziny moje połączone z urodzinami Mizu, które też ma w tym momencie, więc będzie taka troszkę większa impreza. Wiem, ale nie mówcie jej, że będzie impreza. Zaskoczymy ją. Nie, wydaje mi się, że to są piękne momenty i bardzo fajne, takie szczere, pokazujące właśnie po ludzku nas, nie? Jakby Toporiada w tym roku, Wielki Powrót też będę, więc myślę, że Skała też będzie. Super, Toporiada jest świetna, ja uwielbiam Toporiady, więc no i Magikonie też będę. Ty będziesz na Magikonie, czy nie jedziesz na Magikonie? Nie jadę. Jakby jest tak dużo wyjazdów, mam takie... Nie na wszystkich można być, rozumiem. Nie mogę, musiałem wybierać, wybrałem Toporiadę. Jakby, jak ci sami ludzie, jakby Toporiada. Będzie wesoło, będzie fajnie. Rozumiem. Kochani, to ja jeszcze tylko dodam tego, że dzisiaj trafia na nasz kanał ostatni odcinek Windy City News z niespodzianką. A w niedzielę gram u Termosa w Ostrza w Mroku najprawdopodobniej. A dodatkowo jeszcze dodam, że dzisiaj również lub jutro poleci zajawka super takiego ciągu, który grałem na Carnival Team, kampanii w Warhammera, gdzie wcieliłem się w najemnika Orsino Garbarini,
który jest super nieznośny. Nawet miałem komentarze pod sesją, że strasznie trudny gracz i w ogóle dlaczego on się tak zachowuje. To są najważniejsze komentarze. Trudny gracz, któryś tam trudny jest. O Jezu. Duna u naturalnych 20 skała. Jest polecajka. Ci, co nie widzieli, bo to nie każdy widział. Oczywiście. Z mojej perspektywy mało dinowa, znowu gangsterskie, a fajby. Tak, tak. Ale jest dobra. Tam te rzeczy, które się działy z tym waszym bossem, któregoście... Oj, tam miałem jedną z takich mocniejszych emocjonalnie scen w pewnym momencie. Nie będę mówił, co się działo, ale zrobiłem coś bardzo złego na oczach kogoś. Więc polecajka. Tak, i Cyberwenis jakby. Nie ma po co więcej oglądać nic innego poza Cyberwenis. RPG się skończyły po Cyberwenis. Tam nie było żadnego rzutu jakby, nie? To jest jeszcze druga sprawa, ale jakby one się skończyły. Nie, tam ze 3-4 rzuty były, tak? Daj spokój. No, na tą kampanię tak. To przypadkowe chyba. Ale on jest mocno storytellingowy, ale jest świetna. Jakby ja lubię akurat ten vibe tam Zula po prostu też tak wmiatała, że po prostu co tam się działo. No, dlatego rozmawiamy dzisiaj. I tym akcentem chciałem zakończyć naszą bardzo miłą rozmowę. Dziękuję bardzo kolejnie za przyjęcie zaproszenia. A was za tydzień chyba nas tutaj nie będzie lunchu, bo ja wyjeżdżam do lasu, ale za 2 tygodnie już będzie kolejny gość lub gościni. To jeszcze nie jest przyklepane, więc nie mówię kto. Dziękuję ci za gościnę i za zaproszenie. Hej, hej. Cześć, cześć.